Cześć, witajcie, z tej strony Fabian i witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was dzisiaj na mapie, którą pobrałem z minecraftmapy.pl. Możecie wbijać na tą stronę i jakby sorry, że mnie znowu tak nie było i pewnie znowu nie będzie, naprawdę przepraszam za to, chyba że no jakoś uda mi się te filmy wrzucać regularnie, bo w sensie ja mogę dla was nagrywać w nieskończoność, bardziej tutaj problem leży w montażu, bo no ja i montażysta mamy trochę na głowie, więc no dużo też nie mamy czasu, no ale dzisiaj jest film, mam nadzieję, że się pojawi, mam nadzieję chociaż do jutra, czyli do 21.09.2022 roku, więc tak, witam was na mapie pod tytułem Red Death, czyli no macie napis na ekranie. I autorem mapy jest Manickę, kojarzę skądś tego autora. I dlaczego tutaj jest dedykacja dla RoxMB? Perfekcyjnie, jest bardzo, bardzo dobrze. No a więc tak powinno być od początku. No, co tu się dzieje? Kliknij, aby dowiedzieć się więcej. Chwila, bo ja coś chyba tutaj... okej. Więc tak, tu jest rewolwer. No, nie wygląda jak rewolwer. Klikając prawy przycisk myszy, rewolwer będzie tak jeszcze raz. Rewolwer. Klikając prawy przycisk myszy, rewolwer będzie strzelał. Aby zobaczyć amunicję, kliknij przycisk Tab na twojej klawiaturze. Więcej informacji zobaczysz w sklepie, który znajdziesz w miastach na mapie. Okej. Dalej. Shotgun. Klikając prawy przycisk myszy, shotgun będzie strzelał. Aby zobaczyć amunicję, kliknij Tab na twojej klawiaturze. Więcej informacji zobaczysz w sklepie, który znajdziesz w miastach. Chwila, to jest przecież ten sam tekst co na górze, tylko że jeden wyraz jest zmieniony. To pewnie też będzie ten sam. Snajperka. Klikając prawy przycisk myszy, snajperka będzie strzelała. Dobra, nie chcę mi się tego czytać. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej. Co to jest za pierdek? To jest legendarny bobek chomika. Dobra, klikamy. Amunicja Kal 10,35. Możesz sprawdzić ilość klikając Tab na klawiaturze. Amunicję możesz kupić w sklepie z bronią. Wszystkie bronie używają tej samej amunicji. Okej, bardzo dobrze. Co to jest? Fabuła. Jak to nacisnąć? Przepraszam. O! Ale fajny przycisk. Fabuła. Jesteś Arthur. Pochodzisz ze wschodu, jesteś starszą osobą z niepewną przeszłością. Po przebyciu dłuższej podróży trafiasz do miasta Valentine, gdzie poznajesz tamtejszych ludzi oraz spotykasz tamtejszy gang Vanlop, który jest wrogo nastawiony do mieszkańcowych tam mieszkających tam mieszkańców. Gang Vanlop jest słynny i kradnięcia dobytku, po czym pozostawia po sobie spustoszenie. Ustawienie. O Jezus. Matko jedyna. Ustawienie info. Graj na 1.18.2, tak. Na trybie Adventure. Jest. Starasz się nie wychodzić poza mapę, dobrze. Ustaw czanki od 12 do 30, bardzo ważne. Ustawię na 19. O Jezus, ale nie, ja, nie. Żebyście wy nie mieli lagów, to ja ustawię na te 13. Dobra. No dalej są lagi. Dobra, niech będzie na 12. Mam OptiFine, więc. Dalej. Włącz partikle. Mam włączone. Tak. Dalej. Staraj się
i zgodnie z kolejnością zadań, dobrze, nie próbuj zabijać villagerów, chyba że mapa ci każe. Czas gry to około 20... Ile? No nie. Przecież... Jezus. Moje filmy ostatnio tak cały czas trwają, mi się to nie podoba. Broń posiada cooldown. Okej, dobrze. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej. Ten kolor używa gracz, ten używa villager, ten używa mapa, by powiedzieć, to ci robi tekst, który możesz kliknąć, oznaczony jest na... Okej, dobrze, więc chyba możemy, mi się wydaje, zaczynać. Mapa twórcy ma nickę. Nowe zadanie. Podążaj za partiklami. Okej. Okay. Mamy rewolwer. Dobrze. O, i fajnie to działa. Dobra. Więc mam 58 monet. Jakby nie wiem, o co chodziło z tamtym jakby intrem. Szkoda, że żadna muzyka nie leci. Może montażysta wam tam jakąś wstawi. Dobra. Idziemy za partiklami. Czy ja jestem starszą osobą? No nie wyglądam. Mam Optifine, mam Optifine. Dobra, idziemy. Valentine, 12:45. Nowe zadanie. Kup trochę jedzenia, podążaj za partikle. Dobra. Będę podążać za partikle. Sklep spożywczy. Bardzo dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, co podać? Dwa bochenki chleba, poproszę. Proszę bar. O nie. To znowu on. Kto? To Banjor. Zrób coś. Co mam zrobić? Hopie. Hopie. Co jest? Kto to był? Szeryf. Odgłos z daleka. To był jeden członek z członków gangu Vanlop. Widzę, że masz odwagę. Gang Vanlop każdego, kto się im sprzeciwi. Jeżeli twoja odwaga jest na tyle wielka, to mam fajną pracę. To mam fajną pracę właśnie dla takich jak ty. Co ty na to? Oczywiście dobrze zapłacę. Jaką pracę masz na myśli? A więc niedawno pojawił się list gończy za jednym z Vanlopów. Oferuje on $60 za dostarczenie go żywego. Szeryf, co? Co ty o tym myślisz? Zobaczę, co się da zrobić. Gdzie go znajdę? Jeden z osiedla mówił, że widział go ostatnio w domku Drywala. Jeśli pójdziesz w górę tej rzeki, to na pewno zobaczysz. Dobrze, idź do chatki Drywala. Podążaj za partikle. A przepraszam, a mój bochenek chleba? Nie chciałem pana uderzyć. A nie, to jest gunshot. Mój bochenek chleba! Dawaj mi mój bochenek chleba. Masz tam ten bochenek? Nie ma bochenku chleba. Ale mnie uszykał. Dobrze, idziemy. Bardzo dobrze tutaj podążamy za partikle. Czemu to jest tak napisane? Czemu tu jest dziura? Dobrze, jak widać, to starsza osoba bardzo dobrze sobie radzi z takimi tutaj górami. Ja nie wiem, czy tak to powinno ten. Przecież on tutaj powinien ledwo iść. Tak o! O! Dobra. Vanlop. Wyłaź, Vanlop. Ciekawe. Wejdę do środka sprawdzić. O nie! On śpi! Zabierz Vanlopa po cichu. Co? Żebym go nie zabił. Czego on nie... Gdzie... To źle wygląda. Szybciej!
Jesteś pierwszy, chłopie! Jakim cudem się jeszcze nie obudził? Przecież ja z nim po takich wertepach tu idę. Dobra, idziemy do szeryfa. A gdzie był szeryf tak w ogóle? Bo ja stałem po prostu w miejscu i on ze mną... A tu jest szeryf, tutaj pisze. Tak? Szeryf, tak. Proszę, szeryfie, patrz kogo tu mam. Proszę, bo chodzą. Ojacie, szybki jesteś, zanieś go do celi, schodami na dół i cela na prawo. Na pewno się zdziwi, jak się obudzi w celi, haha, a to na pewno. Tego nie mogę zabić! Czekaj, jak go zabiję? Zostaw Van Lopa. Proszę. Nie śpi. Dobra, idziemy do szeryfa. Szeryf, chwila, ty przed chwilą tutaj byłeś. Trzymaj, oto twoja zapłata, dzięki. Okej, okay. A co ty tu masz? Jakieś biurko. I co? Szeryfie, czy masz może jeszcze jakieś zlecenie? Na razie nie mam żadnych, ale słyszałem, że farmerowi Lich przydałaby się pomoc w domostwie. Dobrze, na pewno w wolnym czasie się tam udam. Trzymaj się. Też się trzymaj. Odblokowano dostęp do Gun Shop. Odblokowano dostęp do Rich Farms. Okej. Okay. W sensie ja mam gdzie... Chwila. Ja mam iść chyba tutaj do Gun Shopu. Dzień dobry, co podać? No jakby, ja bym w sumie nic jakby. Dobra, nieważne. Ale mi się tutaj na tym czacie wszystko tutaj. Mam iść tam, o rozumiem, miałem iść do farmy. Czemu tutaj nie ma normalnych mostów w tej wiosce? Każdy tutaj jak musi iść, to musi przeskakiwać. Mam 100. O, mam 118 monet. Dobra, idę mu pomóc. Mogę mu zabrać jedzenie? Nie mogę. Kto idzie? Tu Artur. Nie znam cię. Czego chcesz? Tutejszy szeryf mówił, że potrzebowałbyś pomocy w gospodarstwie. Tak, to prawda, ale jak mogę ci zaufać? Może pan zapytać szeryfa, co to ostatnio zrobiłem. Czekaj, to ty jesteś tym nieznajomym ze wschodu. Tym, co zabił jednego z Van Lopów. Tak, to ja. W takim razie witam na farmie. A i oczywiście, że mam pracę i to właśnie dla takich odważnych jak ty. To kiedy mogę zacząć? Myślę, że od jutra możesz zacząć. Jeśli potrzebujesz, to mam chatkę, w której mógłbyś się przespać. Tak, chętnie skorzystam. Dobrze. Chatkę znajdziesz za domem. Zobaczymy się jutro rano o 6. Dobrze, dobranoc. Dobranoc. Idź się wyspać w chatce. Dobrze, perfekcyjnie. Tutaj masz, o nie, tam masz kury, dobra, to ja. A ja już myślałem, że mam w tym od... To jest toaleta szleka. Okej, okay, już jest ranek. Co ja tu mam? Nic nie mam. Czemu to łóżko wisi? Ja zamknę swoją chałupę. Może z toalety skorzystam. Czemu tu jest dziura? O Jezu! Dobra, tam lepiej nie wskakiwać. W ogóle od kiedy w tej toju jest... O nie! Co się stało? Wilki porwały mi jednego baranka. Dobrze, idę go poszukać. W którą stronę pobiegły wilki? Tam u góry jest dziura w płocie. Prawdopodobnie tam pobiegły. Dobrze, zobaczę, co się da zrobić. Znajdź baranka. Okej. Okay. Biorę rewolwer. Budeo. Faktycznie jest dziura w płocie. To nie możesz tego jakoś załatać? Masz płotek na dachu od stoitoja.
a nie umiesz tutaj postawić. Dobrze, idziemy za partikle. Dobra, już koniec z takim mówieniem. Idziemy po prostu za partiklami. O, spokojnie już, owieczko. Zabierz owce. Zanieś baranka do zagrody, żeby nic mi nie napadło. A, kliknąć. Zabierz owce. Mam chyba żywą donieść. Mi się wydaje, że żywej to już nie przyjmie. W sumie może i by przyjął baraniny. Znaczy ja ogólnie nie jem baraniny, ja jem. Jeśli chodzi na przykład kebaba, bardzo lubię kebaba. Jakby nie pytajcie, bo byłem chory dosłownie tydzień. Jeszcze teraz, ale w sumie nieważne. Byłem chory, dlatego mogę jeszcze trochę kaszleć. Ja ogólnie, słuchajcie, lubię kebaby, ale zazwyczaj jem z kurczakiem. Mimi! Kocie! Nie dla ten... Poczekajcie, ja tylko wypuszczę mojego kota. Jestem. Dobra, idziemy z tym owcą. Do tego, że ten dalej stoi. Rozmyśla. Proszę. Znalazłem. O, dzięki Bogu. Dobrze, to teraz trzeba będzie naprawić tą dziurę w płocie. Narzędzia do naprawy znajdziesz u mnie w pokoju na pierwszym piętrze. Tak, już się robi. Dobrze, znajdź narzędzia do naprawy płotu. Idę. Tak, pozwalasz mi po prostu na swoją chatę wchodzić? Tu coś jest? Nie ma. Gdzie ty masz te schody, chłopie, tutaj? Zakręcone schody. Ale ty masz tu pusto. Gdzie, w szafie? O. Bardzo dobrze. Idź naprawić płot. Możesz kłaść tylko na bloku żelaza. No tam nie było bloku żelaza. Hopie! Ty coś mnie tutaj chyba oszukujesz. Jak ja mam to położyć na bloku żelaza, jak tam bloku żelaza nie ma? Panie! Chyba, że moja pamięć już jest taka. Chyba, że po prostu dodali. Bo nie było, nie przypominam sobie. Wróć do Farmera. Dobrze. Oj. Dobrze. Panie Licz, naprawiłem już płot. Czy jest coś jeszcze do zrobienia? Dziękuję ci bardzo. Jest jeszcze jedna praca na dzisiaj. Jaka? Trzeba zawieźć towar z farmy do Ambiarino. Podróż nie jest długa, ale wymagająca. Dobrze, myślę, że nie będzie aż tak trudno. Świetnie, jak będziesz gotów, to podejdź pod wóz. Podejdź do wozu. A ja mogę do ciebie wejść? Nosimy. Konidła. Dobra, idziemy. To jest wóz. Dobrze. No to ruszam. Dobra, ruszamy. Rewolwer w dłoń. I lecimy. To nie wygląda jak rewolwer. To mam marchewkę. Jedziemy na koniu. Ja nie popieram tego. Jakby co. To jest biedne męczenie koni. Mogę chodzić? Mogę chodzić, ale i tak mnie teleportuje w to miejsce. Mogę? Ej, ty, zatrzymaj się. O nie! Czemu ja mam taką... Noż. Noż co? Pobudka, witam w nowym domu. Co? Gdzie ja jestem? O nie, muszę się stąd jakoś wydostać. Na pewno gdzieś jest jakiś klucz. Znajdź klucz do drzwi. Czemu ja nic nie widzę? Chwila, chyba widziałem. Nie. Nie widzę tutaj żadnego klucza. Może mam coś w kieszeni. O, mam wykałaczkę. Spróbuję nią otworzyć drzwi. Rozpocznij próbę otwarcia drzwi. O mój Boże. Aby przejść tę minigrę, trzeba trafić trzema blokami drewna do dziury w drzwiach. Aby tam dojść, trzeba używać przycisku kierunkowego. Dobrze.
Więc tak, musimy iść w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, jeszcze jeden w prawo, góra, 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 jeszcze dwa razy, raz, dwa i przód. Dobrze! Dziwy czwarte. Dzielni związki nie dając się złapać. Nie wchodząc w pole widzenia. Aha, pole widzenia jest tutaj. To czerwone. A jak wejdę, to co się stanie? Znaleziono. Aha, okej. Okay. Dobra. To easy w sumie. Mogę im zabrać konie? Koniu, zawieź mnie. Dobra, ale w sensie w którą stronę mam uciec? No się ma. Mam uciec gdzieś tam? Siema chłopy. Co? Czy mam gdzieś może tutaj uciec? Nie wiem! Nie, tutaj raczej na pewno nie. No to gdzieś... Co jest? Że oni mnie... Nie, no nie, no! A, chwila. Chyba, że... Wiem. I w sumie... Nie, to nie jest takie łatwe jednak. To nie jest jednak takie łatwe. Ej, nie, no stąd przyszedł... Nie doskoczę tam. Ej, ty, no to jest zbyt trudne. A co, ja mogę wejść? Siema. Mogę z tobą gadać? Ty mnie nie wydasz. Jesteś ziomkiem moim. Dobra, z tobą mogę się... zadawać. Chwila. Czyli to znaczy, że ja mam stąd przeskoczyć tutaj? Ej, nie, no tego się nie da, no ludzie! Czy wy naprawdę już na tyle na głowy poupadaliście? Chyba, że... No nie, no was chyba poniosło. Do reszty. Aha. No czemu ja skakać nie mogłem? Ja me chole, to jest jakieś takie... Spokojnie. Ja my chole, no kuj... Spokojnie. No co jest? O! A to ty mnie tutaj... No! Jeszcze jeden i jeszcze raz. Spróbuję to! Kto musiał tam tego chłopka tutaj postawić? Który mi tylko przeszkadza. No ja... Dobra. A może tutaj coś jest? Nie ma chyba. Jeszcze sprawdzę w tych z tyłu tutaj. Ale tutaj się nie da przejść. Dobra, jest. Udało się. I teraz tutaj mam pewnie zejść. I co, ale teraz jak znowu zginę, to znowu się na początku jest, bo ja tak nie będę ten. Mi się tak nie chce, ja nie dam rady. No nie gadaj, że ja mam tutaj przejść. No nie, nie gadaj. Tutaj nie przejdę. Tutaj też nie przejdę. Tutaj mogę jedynie... Nie. 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 No ja... Chłopie, coś się zrobił, a on mówi przepraszam. To jest po prostu, no, niemożliwe, no.
Widzowie, tak sobie w sumie teraz patrzę. Tu nie ma opcji wejścia. Chyba, że... Dobra, sprawdzę coś. Czekajcie, czy jakby gdzieś tutaj, powiedzmy, wskoczyć na drzewo... Nie, nie da rady. No to ja nic nie wiem już. Chyba, że te beczki coś znaczą. Czy tutaj się da w ogóle wskoczyć? Czy tu się da w ogóle... Widzowie w sumie tak sobie teraz patrzę. A jakby tutaj wskoczyć jakoś? Czekajcie, na lampion. I z lampiona tutaj. I tutaj. No i tutaj już jest taki problem, że tutaj się nie da. Nie, no tutaj według mnie to jest po prostu, widzowie, niemożliwe. To ja po prostu włączam GMA i tutaj... Czekajcie, ja sprawdzam, czy tutaj w ogóle jest jakiekolwiek dojście. Bo nie mogę wejść w to czerwone pola. Tutaj nie ma żadnego tędy. Nie wiem, po co tutaj by miało to być. Skoro i tak się tutaj nie da przejść. Czy ja bym po... Tu są drzwi! Chwila! Ja nie mogę jeszcze sobie... Nie, ja po prostu jestem mistrzem w psuciu tej mapy. Game mode. Adventure. Dobra. Więc jakbym poszedł tutaj i wszedł tymi drzwiami tutaj. No i proszę. I po beczułkach. Nara. Jo, uciekłem. Ucieczka udana. No i co teraz? Godzinę później. Znajdź schronienie. A, czy ja tak cały czas uciekałem, biegłem? Aż zima nastała. Czy aż dobiegłem do zimy? Czy oni mnie zawieźli w zimę? Jest dużo teorii spiskowych. Na ten temat. Film już 32 minuty trwa. Mapa powinna już się kończyć. Widzę jakiś dom, może będzie pusty. No, na pewno. W ogóle na opuszczone. Muszę rozpalić w kominku. O nie, nie mam krzemienia. Będę musiał sobie poradzić jak za dawnych czasów. Klikaj na Co? Wytwórz tarcie, wytwórz tarcie, wytwórz tarcie, wytwórz tarcie, wytwórz tarcie. Ja po prostu będę wszędzie klikał. Wytwórz tarcie, wytwórz tarcie, wytwórz tarcie, wytwórz tarcie, wytwórz tarcie. Ja tak mam cały czas klikać jakby? Jakby exp mi się cały czas... Udało się, o! I piknie! Ale ciepło. A mogę jeszcze świeczki rozpalić? To będzie jeszcze cieplej. Udało się, chyba pójdę się położyć i z rana wyruszę do Valentin. Dobrze, idź spać. Bardzo dobrze. Udaj się do Valentin. Dobrze. Więc... nawet toaleta tu jest. Okej. Okay. Będę podążać za partikle. Za partiklami znaczy. I dotrę w 100% dotrę do miasta, w którym mieszkam. I bardzo dobrze. Ja wcale nie widzę tam żadnego ogniska. Dobrze. Podążamy. Co tu się dzieje? Hej, ty! Tak? Coś się stało? Mam takie pytanko. Czy chciałby pan może zarobić? Czemu nie? O, to świetnie. Proponuję zagrać w grę. Jaką grę? A więc tak. Pan widzi te ptaki na skalę. Widzi pan. Tak widzę.
Więc proponuję pojedynek strzelecki. Kto pierwszy zabije wszystkie ptaki, ten wygrywa. Dla mnie spoko. Dobrze, więc możemy zaczynać, jak ty powiesz start. Start. No co jest? O! No Jezus! A niech to! Hek, wygląda na to, że wygrałem. Tak, ale wiesz co? Nie jestem godny mojej broni, więc trzymaj. Zasłużyłeś. Dziękuję, to bardzo miłe z twojej strony. No dobrze, zmykaj już. Dobrze, miło było poznać. Udaj się do Valentin. Podążaj za partikle, dobra. Mam pióro i mam snajperkę. Snajperka. Okej. Okay. Na razie będę jeszcze korzystać z rewolwera, bo mi się lepiej nim strzela. O, widzę już moje miasto. Szerifie! Szerifie! Tak? Coś się stało? Porwano mnie, ale udało mi się uciec. Czekaj. Porwali cię Van Lopi i nadal żyjesz? Szerifie, ale skąd wiesz, kto mnie porwał? No wiesz, no przecież no... Van Lopi to są jedynie bandziorami w okolicy. To kto jedyny mógłby cię porwać? No dobrze, nieważne. Przejdźmy do szczegółów. Jak udało ci się uciec? Udało mi się otworzyć drzwi klatki i wymknąć się po cichu. Potem od razu dotarłem tutaj. Miałeś dużego farta, człowieku. Wyglądasz na bardzo wykończonego. Idź do mojego biura i zaraz do ciebie wrócę. Muszę tylko załatwić jedną sprawę. Dobrze, idź do biura, podążaj za partiklami. Zupa good, zupa good. I co teraz? Mieliście prostą robotę. Ograbić, zabić i pozbyć się ciała. Takie to trudne? Przepraszam, szefie. Co? Zamknij się, bo ktoś usłyszy. Myślisz, że oni widzą? Z wami się jeszcze policzę, ale teraz musimy widzieć, co z nim zrobić. Co on zobaczył? Wie, gdzie mamy kryjówkę i wie, ilu nas jest. To świetnie, czyli wie wszystko. Ale już wiem, jak się go pozbędziemy. Powiem mu, że wiem, jak możemy się pozbyć Van Lopów. Odejdę i trochę z nim trochę od miasteczka i tam go zastrzelisz. Rozumiem. To na co jeszcze czekasz? O nie, muszę się coś zrobić, mam pomysł. Zagłuszę go, jak wejdzie do biura. Artur, jesteś tam? Już wiem, co możemy zrobić z parszywym gangiem. Zagłusz szeryfa. Ale mam mocny sierpowy. Co? Muszę stąd uciekać. Już wiemy, udam się do farmera Leech, on na pewno będzie wiedzieć, co robić. Ucieknij z miejsca zdarzenia do farmera Leech. Dobra, szybko. Panie Leech! Co, Artur? Gdzie ty byłeś? Nie mam czasu na wyjaśnienia, musimy się schować. Dobrze, ale musisz mi wszystko wyjaśnić. Chodź za mną. Podążaj za farmerem Leech. Jezus, czemu ty przyszłeś przez furt? Możesz iść tylko szybciej? To bardzo ważne. Szybciej! Gdzie ty idziesz? Więc słucham, gdzie byłeś?
Więc zostałem porwany przez wanopów i wsadzony do więzienia, ale udało mi się uciec. Potem wróciłem do Valentin i usłyszałem, że szeryf jest szefem wanopów, i więc zagłuszyłem go i uciekłem tutaj. W końcu wszystko ma sens. To co pan, co pan ma na myśli? Widziałem ostatnio szeryfa, który rozmawiał z grupką wanopów. Było ich, by ich jakoś sześć. No najprawdopodobniej oni mnie napadli. Oj, przepraszam panie Leech, że pana to w to wciągnąłem. Spokojnie, to też jest moja sprawa. W końcu ukradli mój wóz. To co teraz robimy? Szeryf sobie tego nie odpuści. Będziemy musieli się bronić. Ty musisz się udać na dach, dam ci trochę amunicji. A co z tobą? Ja będę na dole, będę i... Na dole. Dobrze, idź już, nie mamy czasu. Mogłem tu być lada moment. Udaję się na dach, podążając za partiklami. Dobrze, idziemy za partiklami. Mam wyjść? Mam wyjść. W tą stronę. Dobrze, a więc idziemy na dach. Chłopaki, zabijcie go. Zabij wanopów. A gdzie oni są? O Jezus. Jednego zabiłem. Czemu to nie strzela? Dobrze, zabiłem. Idę kolejni. Zabiłem dwóch naraz! I trzeciego. Dobrze, kolejny. I ostatni. I kolejny, Jezus! Dobrze, jeden zabity. Dobrze, wszyscy zabici. Zabito wszystkich wanowów. A! Sprawdź, co to za krzyki. Szybko! Coś się stało Leechowi chyba. Leech. Co się stało? O nie, co się stało? Co to za dywan? Uważaj. Uważaj. Nie rozumiem cię, o co chodzi. Tu nadal jest! Pobudka! No widzisz, trzeba było ze mną zadziałać? Ała, co? A czy i tak chcesz to zakończyć? Powiesić mnie i stać cię na nic więcej? Zobaczymy jak się zaczniesz dusić. Czekaj. Czego? Czy Farmer przeżył? Nie zginął w męczarniach i to tylko twoja wina. Ty parszywy, nic nie warty człowiek. Twórca, Manickę. Zostaw Diaksa. No i widzowie. W 46 minut łącznie ze wstępem, czyli w sumie Mapa Red Dead, testerzy, Rekoof, Kilo, Kter, Zielonix, Fenix 482, GBBH, Mariusz TT, Mariusz, no, autor, Manickę. Zwiedzaj mapę, zostaw Diaksa, link. No to możecie sobie tutaj w ten link na Minecraft mapy wejść. Możemy sobie jeszcze zwiedzić na koniec mapę.
wezmę sobie Game Mode Spectator, znaczy. I słuchajcie, mapa była spoko w sumie, krótka, nie była jakoś super, super dopracowana, co widać nawet po command blokach, bo zazwyczaj to wiecie, jak w popularnych mapach wyglądają command bloki. No i mapa była w sumie fajna, mi się podobała. Możecie napisać, jak wy ją oceniacie i zostawić diaksa na minecraftmapy.pl, ja też to zrobię, patrzcie. Zostawiłam diaksa, więc no. I tak wygląda cała mapa, więc słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał razem z dzwoneczkiem i wszystkimi powiadomieniami. No i mam nadzieję, że takich odcinków będzie więcej i że no coraz mniej będę po prostu. Znaczy na każdym dosłownie filmie to mówię, że będzie coraz więcej filmów, że będzie daily, że coś. A finalnie tak wychodzi, że nic z tego nie ma i tylko żadnego filmu nie ma, więc mam nadzieję, że słuchajcie. No mam nadzieję, że nie będzie tak, bo naprawdę chciałbym prowadzić ten kanał jakoś lepiej, żebyście mogli, żeby filmy się po prostu pojawiały i żebyście mogli oglądać mój kanał, żeby normalnie filmy się pojawiały. A więc, no co, ja się z wami, o chwila. Jeszcze tylko jedną rzecz chcę zobaczyć, to jest chyba to miejsce, gdzie mnie powiesił chłop. Tak? Tak. Tutaj stał, ja tutaj o, zawisłem. Więc no, możecie dla mnie jeszcze napisać żółte serduszko w komentarzu za to, że jestem chory, albo bandaż możecie wysłać, albo jakieś inne coś. Znaczy w sumie byłem chory, już w sumie bardziej zdrowieję, więc ja się chyba z wami żegnam. Do kolejnego odcinka i cześć!